Wyobraź sobie album, na którym każdy utwór to jest chwytliwy, melodyjny kawałek. A to wszystko w klimacie heavy, hardrockowym, który może spodobać się zarówno fanom metalu, jak i osobom niekoniecznie na co dzień słuchającym ostrej muzy. Dziś przed nami Megadeth, Euthanasia. Po sukcesie komercyjnym poprzedniej płyty Countdown to Extinction przyszedł czas na odpowiedź, czy Megadeth będzie szedł dalej w tym kierunku. Bardziej komercyjnym, lżejszym, wręcz heavy metalowym okazało się, że nie. Zespół nie poszedł w tą stronę, on wręcz wyrzucił wszystko, co było poprzednio nagrane i poszedł w kierunku przebojów hard rockowych, hard heavy rockowych hitów. Bo trashu to tutaj nie uświadczysz ni grama właściwie. Album został wydany 1 listopada 1994 roku. Skład już znamy właściwie z poprzedniej płyty. Dave Mustaine, David Ellefson, Marty Friedman, Nick Menza. Oczywiście mamy tu też kilka innych osób w stylu Jimmy Wood, harmonika ustna. No to już można sobie trochę wyobrazić. Czy Max Norman, który wyprodukował tę płytę, a był on też odpowiedzialny na przykład za pierwsze płyty Ozziego. No i jeszcze kilka osób, które tu nie ma sensu chyba za bardzo o nich opowiadać. Natomiast zespół postanowił właściwie podejść bardzo ambitnie do utworów. Gramy razem, wszyscy. No i tak, jedna pomyłka i zaczynamy utwór od początku. Wiecie, to nie jest zespół, który gra proste melodie, nawet jeżeli ta płyta jest lżejsza. Szczególnie tutaj mam na myśli chociażby taki utwór jak Train of Consequence, gdzie to było naprawdę wyzwanie i trzeba było pewnie wiele razy zaczynać dany utwór, bo o pomyłkę nie było trudno. Natomiast co do okładki, która jest bardzo charakterystyczna i już taka kultowa wręcz. Widzimy tam takie niebo, które jest nieco mroczne, zachmurzone. No i taką panią, która wiesza za nogi dzieci. Ciekawe. Ciekawe, to już samo w sobie rodzi zdziwienie. I wiesza te dzieci na sznurku do suszenia prania. Pamiętam, jak ta okładka przed laty na mnie robiła ogromne wrażenie. Takie, wiecie, większość to były zawsze jakieś tam demony, piekła, rycerze, a tutaj nagle zastanawiasz się, o co tu właściwie chodzi. To jedna jest w ogóle z pierwszych razy, gdzie wykorzystano taką grafikę realistyczną, gdzie naprawdę część osób się zastanawiała, czy to aby tak naprawdę nie było robione. No i dobra, technika się rozwija. A sam tytuł Euthanasia to jest właściwie taki gra słów, połączenie słów eutanazja, które no, oznacza uśmiercenie jakiejś starszej osoby, no i youth, czyli młodzież. No i tutaj takie połączenie. A sam Dave Mustaine mówi tutaj, że chodzi tutaj, cytuję, o utratę dobrobytu wśród młodzieży, zważając na przestępczość, brak wychowania, narkotyki, nastoletnie ciąże i przemoc. Chodzi o to, że my no, sami dokonujemy pewnej śmierci na tych nastoletnich osobach. Właściwie to trzeba by powiedzieć, że do nastoletnich osób to ja wtedy należałem, więc pewnie i ja tam powinienem wisieć na tym sznurku. Powiem wam tak, że odkąd pierwszy raz wysłuchałem tego albumu lata temu, to byłem zaskoczony. Naprawdę mnóstwem melodyjnych refrenów i hiciorów, takich wiecie, no jeden po drugim to był hicior. Po latach stwierdzam, kiedy puszczam tą płytę, że właściwie nic się nie zmieniło, tam dalej po prostu jest hicior na hiciorze, to się nic nie zmieniło, one dalej wchodzą bardzo dobrze, dalej ich się po prostu dobrze słucha. No to przejdźmy może do utworów, czyli tego, co najbardziej wszyscy tutaj lubimy. Recording Day. No i tu mamy, zaczynamy od takich średnich temp. Proszę bardzo. Mamy takie średnie tempo, ale to za chwilę, czyli zaczyna się, nic specjalnie się nie dzieje, ale za chwilę mamy
refren, który atakuje nas taką melodyjną zaciekłością. Słowa, które tam brzmią, nie chcę zemsty, nie czas na odpłatę. To nie jest zwykłe wyrównanie rachunków, nadchodzi dzień ostatecznego rozliczenia. I ja wam za chwilę opowiem, o co chodzi w tym ostatecznym rozliczeniu, bo sam Dave to nawet gdzieś tam chyba tłumaczył, ale chwilka dla muzyki. No i mamy ten dzień rozliczenia, który tak naprawdę no jest najbardziej chyba kojarzony z takim biblijną, całą przepowiednią z apokalipsą, że Bóg osądzi nas kiedyś za nasze grzechy. A w tej właściwie piosence to Dave Mustaine ostrzega swojego wroga, że czeka go rozliczenie, co oznacza, że jego, czyli tego wroga, złe uczynki powrócą, by go prześladować. Podobno Dave Mustaine wpadł na pomysł piosenki, gdy obejrzał film Tombstone z 93 roku, w którym postać grana przez Vala Kilmera, który grał tam Doka Holidaya, mówi: nie popełnij błędu, on nie szuka zemsty, to rozliczenie. I tak, i tu mamy tego genezę. Natomiast przechodzimy do utworu, który powiem wam, muszę przyznać, że naprawdę uwielbiam, A Train of Consequence. Dla mnie to jeden z najbardziej kozackich i ulubionych riffów Megadeth. To jest naprawdę dobrze wymyślone, a jeszcze lepiej zagrane. No i teraz sobie wyobraźcie, że ten riff musieli zagrać przez całą piosenkę przy nagrywaniu tak samo, czyli w jednym tempie, czyli tak, żeby to szło dobrze. Tutaj, jeżeli słyszycie właśnie jakieś stukanie w tle, to muszę wam powiedzieć, że moi sąsiedzi właśnie coś dzisiaj wiercą i stukają, więc znalazłem chwilę, gdy przestali, ale widzę, że znów zaczęli. No cóż, musimy sobie z tym jakoś poradzić. No i mamy w tej piosence co? Kolejny kapitalny, melodyjny refren. No i co tam mamy? A mamy tam: zacznij grać, a ja będę liczył mile. W pociągu konsekwencji życia spędzam w wagonie z wykolejonymi myślami przywiązany do szyn. Pociąg konsekwencji nie ma odwrotu. Jeszcze mamy w tym utworze taką bardzo świetną solówkę, ale trzeba przyznać, to jest po prostu heavy metalowa, a nie trashowa. Polecam też teledysk, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, gdzie w pierwszej scenie główny bohater przez okno pociągu widzi, jak kobieta wiesza dzieci na sznurkach od prania. Czyli ta okładkowa kobieta i te okładkowe dzieci, a w pociągu, proszę państwa, dzieją się zadziwiające rzeczy. Proponuję oglądać, jeżeli jeszcze nie znacie. Później mamy trzecią piosenkę, Uzależniony od chaosu. Bardzo, ale to bardzo lubię ten wstęp, taki nie za szybko przechodzący do rzeczy. Zaczyna się od perkusji, po chwila dołącza taki fajny bas, riffy i na końcu ten charakterystyczny wokal Mustaina. To tak jakby Mustaine i cała banda, cały team postanowili zrobić festiwal melodyjnych piosenek i przebojów. A jeśli myślałeś, że poprzednia płyta była melodyjna, to tu się mylisz, to jest jeszcze bardziej melodyjne.
nawet te solówki, słuchajcie, to są takie, że mogłyby się nawet fanom nie metalu podobać. A w tej piosence w ogóle Dave Mustaine śpiewa o stracie bliskiego przyjaciela, który pomógł mu w trudnych chwilach. No ale ta osoba była, w życiu jej było pełno chaosu i tak, właśnie jak w tytule było, taka uzależniona od chaosu. I chociaż no, Dave czuje się przygnębiony, zdaje sobie sprawę, że to jest po prostu kolejne wyzwanie, któremu musi stawić czoła. A tutaj przechodzimy, panie i panowie, A tout le monde, to taki tytuł już po prostu tak charakterystyczny, jak tylko może być, i to po francusku. Właściwie trzeba przyznać, że to jedyny taki balladowy song. No, trzeba go w takiej, jednak mimo fragmentów, które troszkę mocniej tą gitarę tam zażynają, no to jednak jest to taki balladowy song. O ile Metallica miała no całkiem sporo, no to Megadeth właściwie nie miał takich utworów, miał lżejsze utwory, ale czy aż takie? Don't remember where I was. I realized life was a game. No i refren, w którym naprawdę nasz kochany Rudzielec wszedł na wyżyny wokalne, gdzie po francusku śpiewa. To by można było przetłumaczyć do wszystkich ludzi, a tout le monde. Do wszystkich moich przyjaciół, kocham was, lecz muszę odejść. To co, posłuchamy tego refrenu, śpiewamy? No tak, poruszanie się naprzód nie jest skomplikowane, w przeciwieństwie do tego, co pozostawia za sobą. Wiesz, że martwi nie czują bólu, a żywi są pokryci bliznami. No i solo na końcu dopełnia całość. No właśnie, i skoro jesteśmy tutaj przy różnych takich ciekawostkach, to wypada wspomnieć to, że sama emisja teledysku A Tout Le Monde została wstrzymana przez MTV, a powodem miał być tekst, który rzekomo miał nakłaniać do popełnienia samobójstwa. Teledysk dopiero się ukazał po dodaniu kilku specjalnych komentarzy w nim wyjaśniających, ile na przykład tam dzieci popełnia samobójstwo każdego roku w USA. No i takie okazało się to też właśnie wiadomość na końcu filmu. Samobójstwo nie jest odpowiedzią, uzyskaj pomoc, i tu było podane jakieś namiary. A sama kobieta i dziecko w filmie to żona Mustaine'a, Pam, i syn Justice. No właśnie, a sam Dave Mustaine tłumaczył, że to, cytuję, nie jest piosenka samobójcza. Kiedy ludzie mają ukochaną osobę, która umiera, chcieliby móc im coś jeszcze powiedzieć, więc jest to sposób, w jaki zmarły może im coś powiedzieć, zanim odejdą. To było moje wyobrażenie tego, co chciałbym powiedzieć ludziom, gdybym miał 3 sekundy, zanim umrę. Powiedziałbym całemu światu, wszystkim moim przyjaciołom, kocham was wszystkich, teraz muszę iść. Choć mam nieco wrażenie, że Mustaine coś tam trochę kręcił, albo można to może być może połączyć w jakąś całość, nie wiem. W 2006 roku pewien człowiek wpadł w szał i zastrzelił no, kilku ludzi w koledżu w Montrealu, ostatecznie zabijając też siebie. No i ten człowiek był fanem Megadeth i o tej piosence wspominał na swoim blogu, co skłoniło później Mustaine'a do pewnego oświadczenia. Jak w nim napisał, jak wszyscy inni, jestem przerażony i zniesmaczony tragicznymi wydarzeniami z wczoraj. Będę modlił się za wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni, za wszystkie rodziny, które cierpią. A Tout Le Monde jest oparty na śnie, który miałem, kiedy moja matka wróciła z nieba, aby powiedzieć, kocham cię. Chodzi o to, żeby znowu być z nią. Nie wiem, czy to można połączyć i ugryźć w jakąś jedną całość. Pojawiło się kilka tutaj rzeczy.
Elysian Fields. A co tu się, panie i panowie, porobiło rockowo, chórki? Gdyby nie wokal Rudego, to w życiu bym się nie połapał, że to w ogóle jest Megadeth. A w ramach solówki harmonijka ustna. No tego jeszcze nie grali. The Killing Road. Początek można by łatwiej przypisać do Candle to Extinction, czyli nadal melodyjnie, ale ciut jakby ciężej niż pod tego. Sam tekst dla mnie nieco zadziwiający, jak na to, że Mustang wchodzi no, generalnie w jakieś głębsze przemyślenia, a tu naraz słowa, jedziemy w trasę, jest kasa, sława, a w refrenie jest tak, postradałem zmysły, straciłem wszystkie pieniądze, dałem całe życie, zabójcze. No. Świetne w tym utworze jest to, że on się rozpędza. Jak już Dave zaśpiewa wszystko, co ma zaśpiewać, to zaczynają się z Friedmanem prześcigać w solówkach. I tu zaczyna być uroczo. Może szybkość to nie jest taka jak na Rust in Peace, ale pewien duch zobacz. Fajnie. A teraz jeszcze Blood of Heroes. Kolejny moment wyjścia poza taką strukturę metalową, jakbym poza hardrockową. Dave, jak na autotune, tak to momentami brzmi. I to zaraz po to lubię. No i za chwilę będzie refren i albo teraz tą płytę pokochacie, albo znienawidzicie. Family Tree. Bardzo mi się podobał, jak w tej piosence bas został wysunięty. Pamiętam, jak kiedyś bezmyślnie śpiewało się ten melodyjny refren, który tutaj jest, a opowiada on o związku kazirodczym. No, hicior na całego, jednym słowem. Zresztą jak wiele piosenek na tym albumie, aż trudno wyłowić. Co mamy dalej? Eutanazja. No właśnie, i to zaczynamy tytułowy majsterszczyk. Zapowiada się jak długi, ciągnący walec. Zresztą takim jest właśnie on na początek. Mustaine przez nos zaciśniętymi ustami wypowiada w swoim stylu, cytuję, kto by uwierzył, że będziemy wydawać więcej na handel narkotykami i bronią niż na edukację naszych synów. Teraz sobie wyobraźcie, jak to Rudy śpiewa.
No to co, jedziemy. I tak przez dwie zwrotki i refreny, aż tu nagle nie było to zapowiedziane jakimiś dźwiękami wcześniejszymi. Już się przyzwyczaiłem, że to taki dumowy klimat, a tu sru! Zaczyna się szwargot riffów, solówek, a po słowach mówicie nam jakieś przeżycie, my głosujemy za eutanezją. Pamiętam, że gdy pierwszy raz to usłyszałem, to czułem mniej więcej to, gdy usłyszałem pierwszy raz One Metallica, wielkie wow. No i jeszcze fragmencik, aż szkoda, że to tak się skończyło, bo później wracamy do tego, co było znowu do walca, a mogłoby się to zakończyć. No i mamy dalej. I try, knew it all. Mało komuś przebojów jeszcze? No to łapcie kolejny. Mustaine próbuje zrozumieć, dlaczego rzeczy czasami się udają, a czasami nie udają. Czy jest w tym jakiś sens? I śpiewa tam, może to mi się nie podoba, ale nie mam wyboru. Wiem, że gdzieś ktoś słyszy mój głos. Myślałem, że wiem wszystko. Myślałem, że już to rozumiem. Dlaczego to się tak skończyło? Myślałem, że wiem. No myślałeś. Black Curtains, nieco groźniej w klimacie, choć nadal wszystko w średnich tempach. Ta piosenka jest o śmierci, o zniszczeniu, a zaczyna się w ogóle, jest tam takie słowa w odniesieniu do pewnego znanego mordercy, czyli Charlesa Mansona, który na ścianie miejsca zbrodni napisał Helter Skelter, czyli stanęło na głowie. I to dziwo nie jest taki przebój jak poprzednie z lukrowanym refrenem. Dużo więcej za to usłyszymy gitary, która bardziej się tutaj wyżywa. Ten utwór dużo bardziej do mnie przemawia niż kiedyś. Może dlatego, że krył się wśród tych ładnych melodii i był taki trochę niezauważalny, a jest jednak przecież całkiem słuchalny. No i na sam koniec mamy Victory. Tak jak poprzednia, dużo bardziej przypomina tą starszą wersję Megadeth, a przynajmniej tą Scandal. I tutaj Dave wymyślił sobie, że umieści w tekście tyle tytułów utworów własnych, ile tylko się da. Pamiętam, jak blisko to chyba już 30 lat temu słyszałem to nawet dla mnie takiego patafiana językowego było słyszalne, że wymienia tutaj swoje utwory. No dobra, jedziemy. I drobny, ale jakże przyjemny easter egg. Gdy wymienia piosenkę Lukrecja, to pojawia się ten charakterystyczny śmiech, który był też na początku tej piosenki w oryginalnej piosence. No właśnie, tu już zaczęła się pierwsza piosenka, więc już czas wracać.
Ta piosenka opowiada o tym, jak wielu ludzi uważa Megadeth za zwycięstwo lub za sukces, kiedy nie wiedzą, przez co przeszedł sam założyciel, czyli Dave Mustaine, aby dojść do tego, gdzie jest teraz. Słuchajcie, kupiłem sobie słuchawki, ciągle mi jedna wypada. Macie te swoje słuchawki bezprzewodowe. Muszę chyba wyciągnąć z ucha. Tekst miałem palce w oczach, a igły w moich żyłach jest odniesieniem do jego walki z narkotykami, a nóż prosto w serce. Niektórzy odnoszą, że jest to do byłego zespołu, czyli Metallica. No właśnie. A sam pomysł na to był też, na ten tekst był taki, że chłopacy z zespołu powiedzieli mu, a dlaczego nie nagramy piosenek, które będziemy zawierać wszystkie tytuły innych. No i tak bardzo szybko powstał ten utwór. Według danych z kwietnia 2002 roku album sprzedał się w nakładzie blisko 900 tysięcy egzemplarzy na terenie samych Stanów Zjednoczonych. Eutanazja, no tak naprawdę tworzy pewną spójną całość, jak się tego tak posłucha. Może nie może nie tekstowo, ale jakby muzycznie jak najbardziej. Ja tą płytę bardzo sobie cenię, już to powtarzam raz za razem, że gdyby stworzenie prostych, melodyjnych piosenek było takie proste, to robiłby to każdy na każdym albumie. Może trochę przesadzam, ale często by to było robione, bo dzięki temu by się lepiej sprzedawało. A tak nie jest. No i sam poziom tego nagrania nie jest coś takiego oczywistego. Tutaj Megadeth myślę, że gdzieś dogonił Metallicę w tych łagodniejszych utworach. Oczywiście to kwestia gustu, co się komu podoba. Mi osobiście podoba się jedno i drugie. No, jakby nie widzę powodu, żebym musiał wyróżniać jeden zespół. Każdy zagrał po swojemu. W jakiś sposób to nadal były ciężkie brzmienia, no ale umówmy się, złagodzone. Była tam dbałość o to, żeby to były chwytliwe przeboje, żeby to były zapamiętywalne przeboje. Drugiej takiej płyty już nigdy ten zespół nie nagrał. A pamiętajcie, że w tamtym czasie rządził grunge, więc to, że Megadeth poszedł swoją własną drogą. Kilka tygodni temu opowiadałem o Anihilatorze King of the Kill, gdzie Jeff Waters, lider tego zespołu, poszedł w melodyjny heavy metal i właściwie przestał występować w Stanach, bo nikt nie chciał już tam tego słuchać, takiej muzyki. A Megadeth jednak się udało i stworzyli świetny album. Czy ten album się zestarzał? Ja nie umiem tego dostrzec. Czy dziś się tak gra? Może niespecjalnie, ale może właśnie dlatego on się nie zestarzał, bo tego się cały czas dobrze słucha. Natomiast ciekawi mnie, co myślą młodsi słuchacze, jak wy, kiedy usłyszeliście ten album, jak go oceniacie. W mojej ocenie album 6/6. A ja już kończę to nagranie, bo mi tu non-stop ktoś wierci sąsiadów i tylko mam cały czas nadzieję, że wy tego na nagraniach nie słyszycie. Podzielcie się swoimi wrażeniami z tej płyty, jak to było, kiedy pierwszy raz ją usłyszeliście, a ci, którzy są młodsi, jak teraz oceniają ten album. Do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie.